Dyrektywa Omnibus to jest duża zmiana, która weszła w tym roku, unijna, i z punktu widzenia e-commerce to jest przede wszystkim zmiana sprowadzająca się do wielu nowych zadań i obowiązków. Odpowiedzialności za opinie, które pojawią się na naszej stronie, jakieś konieczności ich uwiarygodnienia. Słynnego, zwłaszcza na początku roku, tematu tego, że podaje się cenę sprzed 30 dni od momentu, jak nastąpiła jakaś obniżka. Temat tego, jak będziemy ogarniać regulaminy i ich treści, trochę prawdopodobnie trzeba je będzie wydłużyć, co najmniej o numer telefonu i tak dalej. Obowiązki też w dużej mierze zależą od rodzaju e-commerce, no ale tak w największym uproszczeniu to jest ten temat. Największe wyzwania, jakie branże e-commerce czekają w najbliższym czasie z punktu widzenia prawnego, to przede wszystkim wszelkie unijne ujednolicenia z zakresu także sztucznej inteligencji, bo także do tej branży to wkracza, ale również po prostu wszystkie tematy zahaczające o prawa autorskie i tak dalej, bo no, z moich obserwacji wynika, że nadal jest to wyzwanie, to znaczy wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że to nie takie proste, żeby wziąć sobie zdjęcia produktowe i tyle i już, więc rozwój wiedzy i nowe obowiązki wynikające, tak jak Omnibus chociażby niedawno wprowadzony z regulacji unijnych. Zadanie, które stoi przed nami, żeby nie potknąć się działając w internecie, między innymi w e-commerce, tak jak to jest w tytule właśnie mojej książki Internet a prawo, jak się nie potknąć, no to przede wszystkim czuwanie, myślenie na zapas nad określonymi rzeczami, nad tym, na czym możemy wywalić się, mówiąc potocznie, w kontekście na przykład praw autorskich, skąd wzięliśmy dany obrazek, daną treść i tak dalej, nad tym, co się dzieje z punktu widzenia RODO, czy na pewno, jeżeli ktoś zada nam pytanie, jak przetwarzamy jego dane, no to jesteśmy w stanie odpowiedzieć z czystym sumieniem, że wiemy jak, nad tym, jak spełniamy, jeśli spełniamy, bo może nie, swoje obowiązki w zakresie treści naszego regulaminu, tego, co się powinno w nim znaleźć, jakichś ewentualnie informacji dla potencjalnego klienta i tak dalej, i tak dalej. Cała ta moja książka skonstruowana jest wokół takich historyjek, jak ktoś inny się potknął, więc wydaje mi się, że warto po prostu uczyć się na cudzych błędach i starać się przewidzieć te potknięcia, które zdarzyć się mogą również nam, a najprościej po prostu właśnie patrzeć, co zdarzyło się komu innemu.